Nasza dzisiejsza pikieta to jest symboliczne wsparcie Warszawy, obywateli RP, którzy dokładnie o tej godzinie pikietują, manifestują w Warszawie, na placu Piłsudskiego. My jesteśmy na placu Wolności, to symbol. To symbol, jesteśmy wolnymi ludźmi, wolnymi obywatelami, którzy chcą wolnej Polski. A wolna Polska, wolny kraj, wolne państwo, to jest taki kraj, w którym każdy obywatel jest wolny. Jesteśmy w takim punkcie naszej historii, że dzisiaj słyszeliśmy niedawno, punkt zero, stan klęski. Zdajemy sobie z tego sprawę niestety nie wszyscy, bo Polska to nie tylko my, opozycja uliczna, opozycja parlamentarna, jest druga część Polski. To są Polacy, to są nasi rodacy. I nadszedł taki moment, on był ważny od początku, żeby próbować te podziały zasypywać. I nie chodzi tutaj o... Wczoraj były komentarze dotyczące strajku pracodawców. Nie chodzi o bratanie się z faszystami, bo w żadnym normalnym kraju, który zna historię, gdzie ludzie znają historię, nie ma zgody na głoszenie pewnych rzeczy, które nie są wolnością słowa, które nie są poglądem, tylko które są zabieraniem wolności innych, poniżaniem i dyskryminacją. Jesteśmy tutaj dzisiaj w związku z wydarzeniami ostatniego tygodnia, ostatnich miesięcy, a nawet ostatnich lat. Palenia kart wyborczych nie będzie. Odwołaliśmy wczorajsze wydarzenie, nie będziemy palić i dzisiaj. Ja przeczytam fragmenty tekstu programowego obywateli RP. Tekstu, który ustaliliśmy wspólnie, a który jest również apelem do wszystkich środowisk opozycyjnych, do wszystkich środowisk niekoniecznie opozycyjnych. Jest apelem o narodową zgodę, do której pewnie będziemy dochodzić bardzo długo, bo to jest proces. Zostaliśmy tak mocno podzieleni, że zasypanie tego rowu nie jest łatwe. Przynieśliśmy ze sobą białą, niezapisaną płachtę. Symbol państwa, które trzeba urządzić. Przynosimy na plac Piłsudskiego tę część podzielonej Polski, którą przynieść możemy. Kiedyś doczekamy się tej drugiej i zszyjemy podzielone połowy. Do wyborców PiS apelujemy o porzucenie wojennych uniesień. Dziś jest jasne, że ich kandydat może wygrać tylko sfałszowane i zmanipulowane wybory, co trwale zaszkodzi nam wszystkim. Nasza wojna nie ma sensu. Wciąż blisko połowa Polaków nie głosuje. To bardzo często ludzie młodzi. Na politykę patrzą często z niechęcią, bo dla nich to jest niezrozumiała wojna ludzi starszych. Sejm wielki i narodowa zgoda. Jakkolwiek to może dziś wydawać się odległe, tym, czego potrzebujemy po wyjściu z pandemii, są wybory parlamentarne. Celem ich jest nie zmiana jednej większości na drugą. Celem jest konstytucyjna reforma kraju. Nowy parlament musi się stać miejscem obywatelskiej debaty o sprawach dla Polski najważniejszych. Chodzi o ustrój, w którym trójpodział władzy będzie nie pustym frazesem albo wojennym zawołaniem. Będzie oznaczał nie tylko niezawisłość sądów, ale również kontrolę władzy wykonawczej przez ustawodawczą. Chodzi o ustrój gwarantujący prawa, dający obywatelom narzędzia obrony przed nadużyciami i poczucie sprawstwa. Chodzi także o rozwiązanie nabrzmiałych kwestii społecznych, jak prawa kobiet i bezpieczeństwo socjalne, w których politycy pozwalają sobie decydować, nadużywając swej władzy, przez odmawianie głosu obywatelom. Trwale rozwiązać te problemy możemy tylko wspólnie. Żadna większość uzyskana przez pojedynkujące się obozy partyjne nie zdoła tego osiągnąć.
Wszyscy jesteśmy Polekami. Zwolennicy PiS i my. Oczywiście, że tę władzę trzeba rozliczyć. Oczywiście, że mamy odpowiednie określenia na tę władzę, która jest w tej chwili. Ale przecież nie na ludzi. Na ludzi, którzy są bombardowani propagandą taką, że byłaby w stanie ogłupić każdego. Dlatego ten apel do wszystkich i przede wszystkim do was, do obywateli, do obywateli i do obywatelek. To jest nasz kraj, to jest nasze państwo i musimy zrobić wszystko, żeby tą białą płachtę od punktu zera w pewnym mozołem zapewne zapisać i żeby ta rozdarta na dwie części symbolicznie biało-czerwona mogła się połączyć. Jestem totalnie nastawiona do totalnej opozycji, więc zawsze tu jestem. Ale wie pani, totalna opozycja teraz chce rozmawiać. Rozmawiać chce. Proszę pana, nie będę dyskutowała. Ale nie ważne, oni pani, po prostu że... nawet nie chcą rozmawiać. Ale właśnie był apel, żeby zszyć tą flagę. Szkoda pani... słów. Dlaczego szkoda słów? Myśli pani, że oni nie są Polakami, czy ludzie tutaj? Nie, to mam napisane. To nie są. Dlaczego? Oni tak samo są dobra Polski jak pani. Tutaj mam napisane, jacy to Polacy. Odnośnie apelu obywateli RP, pełna zgoda, też chciałabym pokoju. Też chciałabym, żeby ludzie mogli się porozumieć, dogadać, żeby potrafili usiąść i pewne rzeczy uzgodnić ponad podziałami. Ale ja w to nie wierzę. Każdy ma jakieś swoje interesy w tym, żeby było tak, jak jest. Cenię dążenie obywateli RP do pokoju, bo tej nienawiści, niechęci między ludźmi już jest za dużo. I naprawdę te antagonizmy, które teraz obserwujemy, pewnie miały miejsce w historii Polski, ale ja ze swojego dorosłego życia ich nie pamiętam. Takich nastrojów, jakie są teraz. Wśród ludzi różnych grup wiekowych, tak, zawodowych i tak dalej. Także albo się dogadamy, albo nie wiem, jaki będzie finał tego, co robią z nami politycy. W pełni popieram ten apel. Uważam, że czas najwyższy na zgodę. Zgoda jest możliwa. Zgoda buduje. Społeczeństwa nie stać na okres ciągłej walki i na czas bezprawia. Dziękuję bardzo.